będziesz na festiwalu? Ale jakim? A może Państwo wiedzą. 14 sierpnia o godzinie 16 rozpoczynamy Folklor Festival. Na którym będziesz? Oczywiście. No, będzie mnóstwo atrakcji dla każdego i z dziedziny kulinarnej i artystycznej. Będzie bardzo regionalnie, będzie ludowo. Wszystkich miłośników kuchni regionalnych zapraszamy na degustację potraw, które przygotowały koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy Giżycko. Na folkową nutę zagrają zespoły z powiatu giżyckiego, jak również główną gwiazdą wieczoru będzie zespół pieśni i tańca Perła Mazur. Czyli będzie rozrywkowo, artystycznie i kulinarnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. I warto wspomnieć, że będzie też warsztatowo. Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które też będą odbywały się podczas naszego festiwalu. Będą warsztaty rzeźbiarskie. Każdy może wziąć udział? Oczywiście. A oczywiście. Jak ja nie mam umiejętności rzeźbiarskich? Będą profesjonalni rzeźbiarze, którzy na pewno wspomogą, którzy dadzą dobre wskazówki i którzy będą udzielali rad i będą pokazywali. Czyli może się okazać, że ja sądzę, że nie mam tych umiejętności, ale jednak gdzieś te umiejętności są i się dopiero objawią. Na pewno. Myślę, że każdy ma w sobie ukryty talent. Możliwe, który się ukaże właśnie podczas naszego Folklor Festival. Będą też warsztaty tkackie, będzie pokaz pieczenia sękacza, czyli naprawdę bardzo smacznie. Pokaz kowalstwa artystycznego. I ty kowalem też mogę zostać? Myślę, że tak. Aha, nie ma przeciwwskazań. Zapraszamy wszystkich chętnych na Folklor Festival 14 sierpnia o godzinie 16 do Amfiteatru w Wilkasach. Ja jeszcze wspomnę, że od 15 do 20 sierpnia na skwerze przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach będzie odbywał się właśnie plener rzeźbiarski. A te lipy dziś wycięte to tam właśnie? Tak, dokładnie tak. Będą powstawały rzeźby, które będą nawiązywały do legend tutaj naszych mazurskich. Później te rzeźby zostaną przetransportowane na teren tutaj świetlic wiejskich. Czyli będziemy mieli wartość dodaną w naszych sołectwach przy świetlicach. Tak. Super. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.